szansa na sukces dla uczniów Dęblińskiej Szkoły Orląt z Wydziału Lotnictwa i Kosmonautyki. Zaprezentowali dziś model samolotu, który wystartuje w Międzynarodowym Konkursie Aerodesign w Stanach Zjednoczonych. Konkursie, który może być przypustką do kariery w świecie lotniczych konstrukcji. Szkoła Orląt przedstawiła również swój zespół, który wystartuje w Międzynarodowym Konkursie Aerodesign organizowanym w USA. Ten konkurs nakierowany jest na, tak można powiedzieć, na usystematyzowanie, na pokazanie młodym ludziom, jak należy projektować konstrukcje lotnicze, gdyż poszczególne etapy tego konkursu tego wymagają od projektowania plus na końcu tę fazę praktyczną lotu modelu. Zawody aerodesign są zawodami projektowymi dla studentów kierunków lotniczych. Głównym zadaniem stojącym przed zawodnikami jest zaprojektowanie i zbudowanie modelu latającego zdolnego do podniesienia jak największego ładunku. Stajemy przed komisją złożoną z osób, które pracują w Lockheed Martin oraz Boeingu, które są organizatorami tych zawodów. Oni poszukują młodych inżynierów, którzy docelowo mogliby pracować w ich zakładach. Samolot o nazwie Łosi ma blisko 2 metry długości i 10 cm wysokości. Rozpiętość skrzydeł sięga 3 metrów. Tutaj możemy połączyć naszą pasję latania, prawda, z naszym rozwojem, jeżeli chodzi o takie nauki ścisłe. W konkursie studenci Szkoły Orląt biorą udział po raz czwarty. W poprzednich latach zajmowali 7-8 lokaty przy 40 startujących drużynach. Byli jednymi z najlepszych w Europie. Konstruktorzy liczą, że w tym roku osiągną miejsce na podium. 3 kwietnia lecą do USA, by testować swój model.